W dzisiejszym odcinku podejmę się ambitnego zadania zagrania bizantyjskim imperium w roku 1440 w Age of History 3. Oznacza to, że będzie moim głównym przeciwnikiem potężne Imperium Osmańskie, które dosłownie pod każdym względem jest potężniejsze od Bizancjum, a będzie jeszcze silniejsze. Celem tej kampanii będzie odtworzenie oczywiście Imperium Rzymskiego. Jakże mogłoby być inaczej? A to oznacza, że muszę podbić naprawdę mnóstwo cywilizacji na świecie. Witaj imperialistów, tutaj Lukas. Mam 15 lat pokoju z Imperium Osmańskim, co oznacza, że mniej więcej tyle mam czasu, by przygotować się do wojny z nimi. Dlatego wysłałem moich dyplomatów do poprawienia relacji z Węgrami oraz Wenecją. Po prostu te dwa kraje mają największe armie i są nawet chętne do zawarcia sojuszu lub paktu defensywnego. Moim krajem rządzi cesarz, którego imienia nie jestem w stanie prawidłowo wypowiedzieć, ale z bardzo fajnymi bonusami. Jeżeli spojrzycie na mój budżet, to główne moje zarobki są z ekonomii i produkcji, dlatego też skupię się na rozwoju dwóch tych współczynników. Jeżeli byłyby to podatki, no to pewnie bym zbierał głównie z podatków pieniądze w przyszłości. I trzeba przyznać, że moja główna prowincja Konstantynopol jest całkiem nieźle rozwinięta pod kątem ekonomicznym. Mam też tutaj specjalny monument Hagię Sofię i o dziwo powiedziałbym, że Kraków jest lepszy? Jak porównać te dwa monumenty, to jednak Zamek Wawelski wydaje mi się lepszy. Ogólnie jak patrzę, to też mam całkiem niezłe surowce, papier i jak już wiemy, jest bardzo dochodowy na początku. W regionie Morei mam również dwie kopalnie, żelaza, mogą się przydać na przyszłość, oliwki, bo lubimy. No ale skupię się na rozwoju Konstantynopola, to jest po prostu zbyt dobre, żeby tego nie robić. Według moich testów, jedne z najlepszych rzeczy, które mogę robić do rozwoju ekonomii, to jest postawienie po prostu budynków, które zwiększają produkcję oraz ekonomię. Są znacznie lepsze od podatków. No ale w pierwszej kolejności to zatrudniam doradców. Budowanie budynków szybsze, koszty budynków ekonomicznych i przyłączania prowincji narodowych, to mam wrażenie, że mi się przyda. Doradca zwiększający badania naukowe na początek jest całkiem niezły, jednocześnie też zwiększy atak moich jednostek. Oczywiście z czasem taki doradca staje się bezużyteczny, jednak na początek może być. A ostatnim moim generałem będzie ten z bonusem do ataku, jak i do zdobywania fortec. Obniżam też wydatki wojskowe, chociaż dużej to różnicy nie robi. I na koniec biorę pożyczki, bo to mi pozwoli szybciej rozwinąć moją ekonomię. Pierwszy budynek to oczywiście warsztaty. One są najlepsze na początek do zwiększenia waszego inkomu. Budują się rok czasu niecały, jak i kosztują niedużo. Jednocześnie stawiam też targ żywności. Ewentualnie mógłbym czekać trochę i postawić zwykły market, co w sumie nawet zrobię. Jak zwykle o nich zapominam. I w zasadzie wybieram kraje, które głównie będą moim wrogiem w najbliższym czasie. Punkty przewagi. Tutaj odmiennie do mojej poprzedniej rozgrywki zainwestuję w dyscyplinę, by mieć bitniejsze armie. Bo szczerze mówiąc, na dużą armię to i tak mnie nie stać, więc zależy mi na jej jakości. Dość fajny limit regimentów ma też Wołoszczyzna z tego co widzę, więc postaram się poprawiać relacje z tym krajem. Bo niestety mam pecha i nie zdążyłem poprawić relacji na tyle szybko z Wenecją i Węgrami, żeby te kraje miały ze mną sojusz. Co najwyżej pakty defensywne mi zostają, a w zasadzie chyba jeden pakt defensywny. Dlatego zawieram sojusz z Wołoszczyzną. W międzyczasie buduję też świątynię w Konstantynopolu. Powoli też zwiększam moją armię, ale bardzo powoli, rekrutując przeważnie elitarnych pikinierów. Ej, ale ja mam za dużą armię. Na szczęście mam misję, którą mogłem od razu wykonać, która zwiększa mi limit armii oraz daje dodatkową dyscyplinę, super. Ej, i w sumie ta armia nie jest taka zła, jeżeli muszę przyznać. Ona jest chyba losowa na starcie rozgrywki. W sumie przejdę też do badań technologicznych i z tego co widzę, nie jest tak źle. Jesteśmy o krok przed działami, przed piechotą liniową. Jest całkiem dobrze. Dzisiaj mam naprawdę wspaniały dzień, ponieważ moja stolica się sama rozwija. Ej, ale ona co chwilę też zmienia nazwę. Przed chwilą był tu Konstantynopol, teraz jest Istanbul. What the fuck? Buduję też warsztaty zbrojeniowe, zawsze będę mógł mieć tańszą armię. I zawieram pakt defensywny z Węgrami. Udało się. No i niestety wygląda na to, że jeżeli już mam jakieś pakty defensywne, to dostaję dużą karę do relacji z innymi krajami. Więc trzeba zawsze wybrać najpotężniejszy kraj z okolicy i tym razem akurat Węgry są potężniejsze od Wenecji. Mimo iż mam przekroczony limit mojej armii, to jednak zwiększam jej liczbę. Płacę za to 3 razy większą cenę, ale na szczęście nie wpływa to jednak na koszty utrzymania. Wygląda też, że mam całkiem niezłego generała, 4-4, więc dobry jest w ataku, jak i w obronie. I chyba zbudowałem zbyt potężną armię. Na moich grach testowych poprzednio Imperium Osmańskie atakowało mnie od razu, tym razem nic nie robi. Nastała nowa era, nie wiem co to znaczy, ale cieszę się z niej. I jakimś cudem Imperium Osmańskie 4 lata przed zejściem okresu pokoju mnie zaatakowało. No ale na szczęście po mojej stronie stanęła Wołoszczyzna i tyle. Halo, gdzie Węgry? Nie no, w wojnie są Węgry. Nie wygląda to źle.
Doszło do pierwszej bitwy z wojskami osmańskimi. No, mam lepszego generała. Niższe morale, bo zapomniałem opłacać armię. Okej, udajmy, że tej sytuacji nie było. No i przyjmuję armię Imperium Osmańskiego na moim terytorium, dlatego może zrobię tutaj coś innego. Wymienię generała, który będzie miał lepszą defensywę. No niestety ten, co miał 6 do defensywy, zniknął, ale ten pan jest również bardzo dobry. Pieniędzy nie mam, to biorę pożyczkę. I z tego co widzę, muszę wytrzymać na tyle długo, żeby przybyły do mnie wojska Wołoszczyzny i pomogły mi w tej bitwie. Mają przewagę 7000, no morale podobne armii, więc to tylko i wyłącznie chyba liczba niestety będzie stanowiła o zwycięstwie lub porażce, ewentualnie kostki. Nie, naprawdę, kostki. Kostki, bądźcie po mojej stronie tutaj, nie. O, teraz weszło i jest. Imperium Osmańskie, przedarliśmy się przez pierwszą linię. Tak, rozbijam armię niewiernych, super. Zostanę w okolicy wojsk Wołoszczyzny, żeby tutaj z nimi być i ewentualnie za chwilę uderzymy na Edir. Niech tylko mi się odnowi moja armia. Okej, wojska Wołoszczyzny oraz Imperium Osmańskiego zaraz będą miały bitwę. Nie wiem, czy pod Edirn, czy pod Jambol. Teleportowali się? Nieważne, ja dosyłam moje wojska do pomocy, żeby wesprzeć wojska Wołoszczyzny. Mam przewagę w moralach, niestety nie mój dowódca dowodzi, więc nie wiem jak tutaj te bonusy się rozłożą. Ale tak, nie no, miażdżymy wojska osmańskie pod Edirnem. Pozwolę sobie zostawić tutaj wojska Wołoszczyzny i udać się na moją stolicę, bo możliwe, że zaraz zostaniemy tutaj zaatakowani. I doszło do kolejnej bitwy z Imperium Osmańskim, znowu mam lepszego dowódcę, ale oni mają jakąś tutaj przewagę. No mają lekką przewagę liczebną, liczę na to, że kostki wejdą, no niestety pierwsza kostka wyszła dokładnie taka sama, więc tutaj straty bardzo podobne, no ale przewaga już zaczyna być po mojej stronie, no leci to w moją stronę, nawet przełamałem już im pierwszą linię w jednym momencie, więc tak, jednostki drugiej linii wchodzą do bitwy, więc tutaj spokojnie wygrywam, niszczę armię przeciwnika, mimo to nadal ponoszę gigantyczne straty, dużo manpowera mi nie zostało, za to wojsko osmańskie wciąż mogą mi 40 tysięcy, no ale idę moją armią teraz na Edirn, o, gdzieś tutaj są kolejne wojska Imperium Osmańskiego, może się uda przechwycić. Chwycić jest, super. No i mamy, tym razem miałam przewagę liczebną. Oby też w kostkach nam podeszło, żeby rozbić tę armię do końca. Pięknie, rozbite armię. Więc zdobędę za chwilę stolicę Imperium Osmańskiego. Wow, ale fajnie to wygląda. Tylko, że Hagia Sofia to nie jest w tej prowincji. Jest w tej. I powiem wam szczerze, że dopiero po tych zwycięstwach pojawiły się armie Królestwa Węgierskiego. No nieładnie Węgrzy, nieładnie. Wołoszczyzna tymczasem rozbija wszystkie armie Osmańskiego Imperium. Super. I teraz po zajęciu Edirnu lecę dalej. Z moją armią, żeby oblegać prowincję Imperium Osmańskiego. Wołoszczyzna też ruszyła, Węgrzy... Wycofali się? Halo, Węgrzy, czemu? Dobra, jednak Węgrzy są, ale nie traktuję ich jako osoby, które są po mojej stronie w tej wojnie, co jest mega dziwne, bo patrzcie, nawet nie mają tutaj flagi sojuszniczej. Mimo iż uczestniczą w tej wojnie i są obrońcami. Ja tymczasem przechodzę do Anatolii, żeby zdobyć kolejny postęp wojny. No dobra, nadszedł czas zawrzeć pokój. Ja zdobywam dla siebie 3 prowincje oraz z Imperium Osmańskiego wypuszczam bardzo dużo państw, dzięki czemu będą to po prostu łatwiejsze cele. Wymuszam żądania? Oczywiście najważniejszą zdobyczą jest Edirn. Mamy tutaj dużą populację i jak tylko przyłączymy tą prowincję, co niestety jest drogie, to powinna przynosić dość sporo kasy. Więc tak się teraz nasza sytuacja prezentuje na świecie. Imperium Osmańskie zostało zniszczone, można tak powiedzieć, i zagrożenie z jego strony zmalało. Nie zmienia to faktu, że i tak rośnie tutaj inne imperium, które stanowi spore zagrożenie, mianowicie Sultanat Mameluka. Teraz moim kolejnym etapem będzie konsolidacja nowo wypuszczonych ziem, jak i odzyskanie poprzednich. Pierwsze rozwinięcie dziedzictwa to oczywiście dodatkowa dyscyplina. Mam mieć małą, silną armię. To, co mnie teraz zaskoczyło, to to, że nie mam okresu pokoju z państwami, które wypuściłem. No więc chyba muszę je dołączyć do swojego imperium od razu. Więc pierwsze co, to obrażam Bułgarów. Wojna. I chyba nie będę wzywał Wołoszczyzny. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. I chyba dodatkowym bonusem wypuszczenia tych krajów jest to, że one po prostu nie mają armii. Więc wygląda na to, że okupacja Bułgarii będzie bardzo szybka. Może tak dziwnie będę podbijał, ale wiecie, to chodzi też o to, żeby odciąć te kraje od możliwości podboju przez większe kraje. Więc chwilowo będę miał bardzo dziwne granice. Chociaż moim głównym problemem chyba jest to, że teraz bardzo zwiększyłem badania naukowe, na co wydaję pieniądze. Za to wy możecie wydać wasze ciężko zarobione pieniądze, no lub waszych rodziców. Na Enebie mnóstwo gier w bardzo dobrych cenach, jak i takie karty do Candy Crusha, ponoć opłaca się. Przy zakupie dostajecie 10% więcej ich wartości. Eneba do tej promocji tak was przekieruje z mojego linka, więc klikajcie śmiało.
atakuje Tesalię. Tutaj moim celem będzie zdobycie po prostu od nich pieniędzy. Tylko wojska w sumie będą musiały iść bardzo naokoło. No, wojsk Tesalii też nie uświadczyłem, na szczęście. Imperium Osmańskie zostało zaatakowane przez Albanię. Ha, śmieszne nawet. To wojna idzie tak łatwo, że aż podzieliłem moje armie na mniejsze. Tak, tu biorę zdecydowanie pieniądze oraz wojenne reparacje. Prowincji nie podbijam, bo jeszcze nie dodałem tych poprzednich. Napadam też na kolejne mniejsze kraje w okolicy. Od każdego biorę dosłownie taki sam pokój, maksymalnie pieniądze oraz wojenne reparacje. Dzięki tym wszystkim wojną wykonuję misję na prowadzenie wojen dalszych oraz na rozbudowę mojego skarbca. Wszystkie terytoria się przyłączają, więc zostało mi nawrócić na jedyną słuszną wiarę je. Krzewienie religii to jednak znacznie droższa zabawa. A muszę to zrobić, bo rośnie mi rebelia. Zobaczcie, tu już 25% szans na to mam. No, rebelię co prawda mogę stłumić, wydając na to punkty dziedzictwa, jak i pieniądze. I szczerze mówiąc, ta religia to jest rzeczywiście najgorsza rzecz w tych podbojach w tym regionie. No, przez to nie mogę kontynuować mojej drogi podboju okolicy, bo to jest mega drogie. No, w tym cztery takie prowincje to bym postawił świątynię, albo, nie wiem, warsztat. No, ale w sumie kolejne podboje też wpływają korzystnie mi na gospodarkę. I nie ukrywam, że moim celem obecnie, pierwszym, jest właśnie utworzenie takich standardowych granic Imperium Bizantyjskiego, tutaj nazwanego łacińskim, zanim ruszę dalej już w drogę tworzenia Imperium Rzymskiego. Ej, i znowu mi zmieniło nazwę prowincji, o co chodzi? I czas na kolejną wojnę z Bułgarami o zdobycie ich stolicy. Jednocześnie też chyba wpadło mi badanie, dzięki czemu mogę wydać kolejny punkt rozwoju, oczywiście w dyscyplinę. Podbijam całą Bułgarię praktycznie od razu i pewnie teraz kolejnych parę lat będę się skupiał na tym dołączaniu tych prowincji podbitych i dużo pozostałych moich okresów pokojowych właśnie dobiegło końcowi. Odnawiam sojusz z Wołoszczyzną i ponownie przy pomocy Wołoszczyzny atakuję Imperium Osmańskie. Znaczy tym razem to pierwszy raz ich atakuję. Tym razem Osman nawet nie wystawia generałów do bitwy, więc to już jest chyba zapaść Imperium totalna. Miażdżę ich armię. Nawet dwa razy dosłownie zniszczyłem przed chwilą ich całą armię. Wow! Tymczasem Wołoszczyzna broni mojego terytorium, więc dobrze się. Tą szybką wojnę z Imperium Osmańskim kończę, biorąc o nich wojenne reparacje oraz maksymalne pieniądze. No muszę po prostu przyłączyć terytoria bułgarskie do mnie. Zaatakuję i podbiję ich następnym razem. Od tych krajów na Bałkanach będę teraz żądał, żeby zmieniły religię na prawosławie. Mam dość nawracania tego na swoją własną religię, więc niech oni to robią. Plus, no, oczywiście zasponsorują podbój bułgarski. Tak samo teraz w Anatolii. Zaatakuję wszystkie te pomniejsze państwa, będę na nich wymuszał reparacje oraz zmianę religii. No niestety te wojny wykończyły mnie, dlatego teraz będę musiał poczekać chyba 7 lat na odnowienie manpowera, zanim ruszę z pozostałymi podbojami. Ale nie ukrywam, będę teraz konsolidował te wszystkie pomniejsze państewka. Jako że Serbia straciła dość sporą część swoich terytoriów na rzecz Montenegro, zaatakuje ten kraj, co prawda prowadzi mnie to do wojny też z Albanią, jednak tutaj jest kopalnia ze złotem. A pamiętajcie, że kopalnia ze złotem daje bardzo dużo złota. Czekałem na moment, żeby Wołoszczyzna dołączyła do wojny, dzięki czemu udało mi się po taniości rozbić armię moich przeciwników, a i w zasadzie teraz to zaznaczam, żeby okupować te terytoria. Więc podbijam cały kraj, biorę od nich bardzo dużo pieniędzy i co najlepsze, nie mam żadnej prowincji do nawracania, to jest mega przyjemne. Kolejnym moim celem podbojów będzie Tesalia, raczej nie ma dużej armii, więc to będzie też szybka wojna. Tak, bardzo szybka i cały kraj podbijam, tylko że zaczynam mieć dość sporo agresywnej ekspansji. No trudno, no ale przynajmniej większość kraju została wcześniej nawrócona, nie cały, ale większość. Przydałaby się jakaś mapka religijna. Kolejne dziedzictwo mojej cywilizacji i nie ukrywam, że tutaj wezmę zmniejszenie kosztów podboju. Chcę podbijać więcej, jednym słowem. Wszystko się nawraca, podbijam dalej. Zdecydowanie potrzebuję więcej trybuszy do armii. Kolejne dziedzictwo mojej cywilizacji to zmniejszę sobie agresywną ekspansję. Myślę, że może mi się to przydać. Teraz czas na Epirus, bum bum bum, nie ma armii. No dobra, teraz nie mają armii. O nie, uciekamy! I mimo trwającej bitwy Epirus znika, jak i płaci mi bardzo duży trybut. Dzięki podbojom udało mi się też osiągnąć wreszcie maksymalny poziom postępu badań technologicznych. Dosłownie wszystko mam z podboju, tu nie ma nic mojego. Najeżdżam Serbię i czekam na koniec wojny w Albanii. Ej, czekajcie, to są dwie Albanie, dosłownie są dwie Albanie. I one nie mają wojny ze sobą, o co tu chodzi? Nie wiem o co tu chodzi, ale musiałem najpierw odbić te terytoria, żeby je teraz zająć. Super, bardzo mi się to podoba. To jest bardzo dziwne. O, zobaczcie, tutaj został taki fragment. Najpierw go odbijam, co odbiło mi prowincję. Teraz muszę przejść tutaj, zająć je z powrotem. Super. I podbijam te terytoria, mając 99,3% agresywnej ekspansji. Czyli w najbliższym czasie muszę poczekać z podbojami.
tak z 20-30 lat, żeby spadła mi ta agresywna ekspansja. Więc teraz skupię się na rozbudowie ekonomii, jak i zwiększaniu mojego manpowera. W pierwszej kolejności rozwijam kopalnie złota i potem będę chciał mieć kamieniołomy marmurów. One bardzo dużo pieniędzy dają. Jako rozwój mojej cywilizacji wybieram teraz zmniejszenie kosztów budynków ekonomicznych. W sumie ich będę stawiał najwięcej. 10%? Nie wiem, czy to jest wartościowe, ale testowo wezmę to. Ale Serbia mnie zaatakowała, czemu? Przecież ja ich wojska rozbiłem bez większego problemu. Zdobyłem jedną prowincję, wojnę wygrałem, dziękuję. Rozbudowuję też stolicę, żeby zwiększyć punkty maksymalne badań. Teraz mam już naprawdę fajny przyrost tych punktów badawczych. Wiecie co, mam wrażenie, że obniżenie kosztów budowy budynków nie działa. Wszystko mi kosztuje tyle samo, ile kosztowało. Styczeń 1530 roku, bizantyjskie imperium, no, ma się całkiem dobrze. Zmieniło kolor, żeby było lepiej widoczne. Pod kątem gospodarki rozbudowałem je następująco, inwestując głównie w ekonomię oraz produkcję. Zwiększyłem też armię, mam teraz po 26 tysięcy wojska. Już mam głównie piechotę wyposażoną w muszkiety, kawalerię oraz działa. O, taki jest taki mam. Ale co najważniejsze, zostało mi już tylko 20 punktów agresywnej ekspansji, dlatego przystępuję do drugiej fazy podbojów. Rozpoczynając od Imperium Osmańskiego. Moja mała armia spotkała się z armią Imperium Osmańskiego i zobaczcie, oni tutaj mają przestarzałe jednostki, jeszcze używają trebuszy, nawet nie mają generałów, nie wiem co jest z tym AI, nie daje rady. Rozbiłem ich armię bez większego problemu i ruszyłem na stolicę. Moja druga armia skupi się teraz na zajmowaniu też ich prowincji nieobsadzonych. Zresztą mając te armaty w mojej armii, zobaczcie jak szybko postęp leci. Od Imperium Osmańskiego podbijam wszystkie ich bałkańskie prowincje, ale co ważniejsze, wymuszam zmianę wiary na prawosławie. Potem już dobieram tylko pieniądze. Wykonuję też misję na kontynuowanie moich podbojów. Bonusy mogą się przydać. Po wojnie z Imperium Osmańskim dopuszczę się teraz konsolidacji pozostałych moich terytoriów, a zwłaszcza tych wysepek. Jeszcze Wołoszczyznę sobie podbiję, bo czemuż by nie? Wow, tylko Wołoszczyzna mi generuje bardzo dużo punktów agresywnej ekspansji, no nie spodziewałem się tego. Trudno, je też przyłączam do Imperium. No nic to, no to nastaje teraz drugi okres rozbudowy bizantyjskiej ekonomii. I w zasadzie ta druga runda moich wojen czyni mnie najpotężniejszym krajem na świecie. Kolejna wojna z Imperium Osmańskim nad nie wiem już która powoduje, że to Imperium znika. A ja mam dużo prowincji teraz do nawrócenia, no nie. Nadszedł teraz też moment, gdzie mogę sobie już pozwolić spokojnie na rozbudowę monumentów. Na przykład Kolosa z Rodos, ciekawe, Hagie Sofie, Panteon. Powiem wam, odkryłem całkiem fajny sposób nowy na budowę, mimo spaczowania pożyczek. Po prostu zapożyczam się obecnie, biorę maksymalną liczbę pożyczek. Następnie rozpoczynam budowę dosłownie wszystkiego po kosztach, po tym co mi zwiększa ekonomię oraz produkcję. Największych do najmniejszych. Teraz już w zasadzie wszystko mam zrobione. Jestem na etapie budowania wszędzie workshopów, bo jak wezmę te wszystkie rzeczy, no to po prostu zaznaczam sobie, niech to mi się zbuduje, odpalam spłacanie pożyczek i jak tylko mi się nazbiera jedna pożyczka, to ją spłacam. Ale chyba przesadziłem z budową tej ekonomii, bo agresywna ekspansja mi totalnie spadła. Rozbudowałem też moje armię, mniej więcej do takiego poziomu. Wysłałem też moich dyplomatów, żeby zaczęli pogarszać relacje dosłownie ze wszystkimi moimi sąsiadami, bo jednak teraz podbojów planuję dość sporo. Z tego co widzę, moi przeciwnicy raczej nie mają ze mną szans. I w zasadzie wojny poszły mi tak szybko i tak dobrze, że Anatolia w zasadzie w większości została przyłączona do mojego imperium. I w zasadzie w tym momencie mogłem już zaatakować z sensowniejszych państw tylko i wyłącznie Syrię, która była wasalem Mameluka. Dlatego wypowiedziałem tą wojnę od razu. Mimo iż miałem dużo manpowera w sumie. Wojska całej Syrii, no, są słabe dość. Mimo iż nie są może zacofane, ale totalnie je gromię. Postanowiłem zająć tutaj pozycję i poczekać na nadejście wojsk Mameluka samego. No chyba, że przepłynie wodą? Wow, jaka duża armia. O nie, o nie, o nie. Ale straty! Ale nie, to on ginie. Co on tutaj miał, że mu takie straty zadałem? Wow. Wycofał się i w zasadzie od razu na moją armię. I ja nie mam linii, mam za małe armie w jednym staku. To jest niedobre. Chociaż patrzcie, jemu przewaga nic nie daje. Jego wojska nic mi nie robią. To jest bez sensu mechanika. No to teraz to już mi chyba tylko pozostało ruszyć na stolicę Syrii i ją zdobyć. No niestety nie podbiję aż za dużo. No wziąłem większość Cypru. Nie chcę przekroczyć 100 punktów agresywnej ekspansji, bo to się źle dla mnie skończy. A jeszcze nie jestem gotowy na wojny koalicyjne ze wszystkimi. Ale myślę, że teraz mój kraj będę już przygotowywał właśnie do takich wojen koalicyjnych, bo no, Bizancjum już jest bardzo duże. W zasadzie dzięki tym wojnom to już totalnie odstawiłem kolejne kraje. I lecę do nowa z budową mojej ekonomii.
No i praktycznie podwoiłem moją ekonomię. Pięknie. Kolejną wojnę to już wypowiadam bezpośrednio Mamelukowi. Ale jak to refused? Przecież mnie nie lubią. Obraź. Dziękuję. Porównywalne armie się tutaj spotkały, ale powiem wam szczerze, w jeden tiku połowę armii wybiłem. Dosłownie całą pierwszą linię na jeden tik. To jest tak mocne połączenie tej artylerii z piechotą. Poza tym artyleria też bardzo szybko powoduje, że zdobywamy fortece, nawet najmocniejsze ulepszenia. Najgorsza to jest ta agresywna ekspansja. Za dużo podbijać nie mogę. Odkryłem też, kiedy opłaca się tak naprawdę rozwijać podatki. I nie uwierzycie, muszą prowincje osiągnąć tak 100-120 tysięcy populacji i dopiero wtedy to zaczyna być jakkolwiek opłacalne. Zaatakowałem też już Węgry. Z tego co widzę, automatyczne armie za dobrze się nie spisują. Bardzo często zajmują dosłownie te same prowincje. Mech. Przekroczyłem też 100 agresywnej ekspansji, dlatego w tym momencie chcę spróbować, co będzie, jeśli wypowiem kilka wojen naraz i będę rozszerzał moje granice dosłownie w każdą stronę. Wow, jaka gigantyczna bitwa morska. Ale anihiluje armię przeciwnika. Podbicie większości Włoch było naprawdę bardzo szybkie i działało się automatycznie, więc nie miałem co wam tutaj pokazać. Wygenerowałem tylko bardzo dużą agresywną ekspansję. Ciekaw jestem, jak to się zakończy. Nie wiem też, czy ktoś z was nie testował tego, ale mam wrażenie, że w momencie, kiedy gra się na piątce, to coś jest źle liczone, jakby gubię dni, gubię produkcję. Przed chwilą zrobiłem sobie taki test. Przeczekałem cały rok i dostałem znacznie mniej pieniędzy na piątce, niż gdy leciałem na powolnym speedzie. Wbiłem się teraz w terytoria Świętego Imperium Rzymskiego, dlatego teraz będę miał co chwilę wojnę z cesarzem, którym obecnie są te potężne zielone Czechy. I w sumie Europa jak wygląda, bo nie zwracałem na to za bardzo uwagi. Mała Polska. Beznadziejnie. Mam wrażenie, że mam dużo lepsze kompozycje armii od moich przeciwników. 66 tysięcy przeciwko 115 tysiącom czeskim. Ja 5 tysięcy strat, oni 80 tysięcy. Wow. I szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego ja mogę podbić te wszystkie kraje, które tutaj są tak potężnie duże. Wcześniej miałem z tym duże problemy. Teraz idzie to nawet za łatwo. No i niestety wojna koalicyjna to trochę spowolni moje działania. W tym momencie dodałem do swojego imperium ponad 500 prowincji naraz. To jest mega duża liczba. W Europce jest to takie coś nie jest możliwe. Na pewno w wojnie koalicyjnej pomaga mi to, że muszę podbić tak naprawdę tylko Francję, a sama Francja praktycznie nie ma żadnych fortyfikacji. Ja tymczasem wszędzie zbudowałem fortyfikacje na każdej jednej prowincji. Zobaczcie, jaki oni mają wolny postęp. No to jest skuteczna technika przeciwko koalicjom. No tylko nie na nowych prowincjach, ale nieważne. Ciekawe, czy moje 59 tysięcy pokona te prawie 100 tysięcy wojsk Tunisu. O, liczyłem, że będą walczyli naraz, ale chyba uda mi się dostać ich osobno w Sienie, tak? No i nie ma wojska Tunisu. Było i nie ma. Magia. Gdzie jest wojsko Tunisu? Znajdźcie tu. O, znaleźliśmy wojsko Tunisu. Ale wojska Tunisu znowu nie ma. Znowu ich nie ma. No i wygrywam wojnę koalicyjną. Mam bardzo dużo punktów do zdobycia, zresztą jak widzicie. Niestety mogę tylko i wyłącznie podbić terytoria Francji, która znika po tej wojnie. Jak i znikają francuskie kolonie. Jedynie kolejna setka prowincji do okorowania i do nawrócenia. Jakie to łatwe. Ile nowych cudów mogę postawić? Jak fajnie. Chociaż muszę przyznać, że mega jestem ciekaw, co się stanie, jak właśnie będę już miał taką realną piechotę liniową w moich armiach. No i Anglia mi wypowiedziała wojnę. Ale już straciła całą armię, więc chyba ją wygrywam. Te wojska koalicyjne to są po prostu żałosne. Nawet nie jestem w stanie wam nic nagrać z tych bitew, bo tak szybko ich armie padają. A na koniec chcę podbić Anglię i to dosłownie zaznaczam cały świat. Dziękuję. Wszystko ma być moje. Dziękuję. Wszystko ma być moje. Jeszcze się upewniam, że podbijam wszystkie prowincje. Tu chyba maksymalnie może się wyświetlać 99 prowincji, bo mam wrażenie, że mam ich jednak więcej do skorowania. Poprzednio, gdy miałem 100, miałem też 99. Chyba robi już 1000 naraz. No, Francję zdobyłem głównie poprzez wojny koalicyjne, więc tutaj nie mam co narzekać. I może, żeby teraz nie było takiego problemu, to wypowiem wojnę wszystkim naraz, zaczynając od Kastylii. Następnie na każdy kraj, z którym toczę wojnę, wysłam po jednej armii, niech ona mi to wszystko zdobywa. Wiecie co? Twórca chyba nie przewidział, że można toczyć w tej grze więcej niż 4 wojny naraz, bo zobaczcie, klikam, declare war i nie mam żadnej wojny. Mimo, że ja toczę wojnę z tymi krajami. Co za głupota. Dosłownie 20 lat później mam podbitą większość część terytoriów, które potrzebuję do utworzenia Imperium Rzymskiego. Z paroma oczywiście wyjątkami, no ale niestety te kraje są teraz połączone wzajemnymi sojuszami, więc najczęściej podbijam jeden naraz. Mój główny problem to teraz wyczerpanie wojną i szczerze mówiąc nie wiem za bardzo jak to obniżać oprócz nietoczenia wojen. A oto trudno, bo właśnie mi zeszły okresy pokoju. Chociaż poszło sprawniej niż się spodziewałem. No nie, gdzieś mi brakuje jednej prowincji? Ostatnia wioska na wyspie. W odróżnieniu od tej galicyjskiej pada od razu. I tak oto to paskudne Imperium Bizantyjskie przeradza się w spadkobierce Imperium Rzymskiego. Prawdziwego Imperium Rzymskiego. Tylko nie widzę nazwy kraju. Halo? Ktoś widzi gdzieś nazwę kraju? No nie!
Nie! Przecież w tych grach chodzi o epicki napis. W tym materiale tworzę potężną Rzeczpospolitą, gdzie początkowo miałem o wiele mniejsze granice.